Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich z was bardzo serdecznie. Szczególnie serdecznie witam doskonale, myślę, państwu znanego Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, Kubo, ze słonecznego Wrocławia. Dzień dobry z nieco niestety pochmurnej Warszawy, ale bardzo, bardzo ciepło ciebie i państwa, albo właściwie w odwrotnej kolejności państwa i ciebie bardzo serdecznie witam i bardzo się cieszę, że będę miał możliwość i szansę opowiedzenia, co się dzieje w tej cięższej części branży motoryzacyjnej. A dzieje się dużo. Ja tobie, Kubo, też bardzo dziękuję, bo szanowni państwo, tego akurat nie widzieliście, ale miałem okazję oczywiście z Kubą porozmawiać przed tym, jak weszliśmy na umowną antenę i Kuba naprawdę jest bardzo, bardzo zajęty, robi tych kilometrów po Polsce, aby dbać o interes całej branży motoryzacyjnej. A dzisiaj Jakub uchylił trochę rąbka tajemnicy, opowie o branży samochodów cięższych, czyli dostawczych, ciężarowych, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Szanowni państwo, tylko informacyjnie, prezentacja będzie dostępna, zostanie do państwa wysłana po spotkaniu, przepraszam, bądź udostępniona w trakcie spotkania. Oczywiście gorąco zachęcamy do tego, aby zadawać Jakubowi pytania. Można to robić za pomocą naszego czatu w prawym dolnym rogu, bądź wysyłając te pytania na adres kontakt@fleet.com.pl. Także szanowni państwo, Jakubie, zostawiam cię z naszymi gośćmi. Ja się wyłączę, przełączę na prezentację i zobaczę się z państwem po wykładzie, czyli za jakieś 90 minut. Dziękuję bardzo, Tomku. Myślę, że zrobimy tak, jak zwykle robimy, to znaczy te pytania, które państwo ewentualnie będziecie mieli, zostawimy sobie na koniec i w zależności od tego, ile czasu nam zostanie, jeżeli będą pytania, to ja spróbuję na nie odpowiedzieć. Faktycznie, proszę państwa, to co Tomek mówił o tym moim jeżdżeniu, to wynika z tego, o czym pewnie nie raz i nie dwa wspomnę w naszej dzisiejszej prezentacji, czyli kolejnego kryzysu, niestety kolejnego kryzysu. Wydawało się, że COVID w branży motoryzacyjnej, wydawało się, że COVID jest czymś, co jest w ostatnich latach najgorsze, co nam się w kilkudziesięciu latach, co jest najgorszym, co się mogło wydarzyć. Okazuje się, że to ta sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, czyli kryzys półprzewodnikowy, jest chyba jeszcze bardziej uderzające w branżę, dlatego że to jest po pierwsze coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy. No, COVID-u też się nie spodziewaliśmy, ale to jest coś, co liczyliśmy, że ten kryzys skończy się w 2021 roku, a wygląda na to, że niestety potrwa cały następny. No i w tej chwili walka idzie o to, żeby przekonać rząd, żeby przekonać też rządy innych krajów o tym, żeby pomogły branży motoryzacyjnej. I my od razu mówię, nie chcemy pieniędzy, my chcemy przede wszystkim przesunięcia jakichś płatności, uelastycznienia czasu pracy, no bo mamy do czynienia z sytuacją, powiedziałbym, nigdy nie spotykaną, kiedy portfel zamówień mamy chyba największy w historii, a nie możemy tych samochodów wyprodukować, w związku z czym są klienci, chcą za nie zapłacić, a nie możemy ich wyprodukować, bo po prostu nie mamy na przykład części za 10 czy 20 euro. Sytuacja absolutnie kuriozalna. No i chodzi o to, żebyśmy mogli utrzymać nasze załogi, bo po pierwsze w tej chwili cały rynek pracy no jest jednak rozchwiany i za wszelką cenę nie chcemy stracić ludzi, którzy są świetnymi fachowcami i którzy są poszukiwani na rynku, więc walka idzie o to, żeby wprowadzić jakieś rozwiązania prawne, legislacyjne, szeroko mówiąc pomocowe, które spowodują, że pozwoli to utrzymać cash flow, a przepływ pieniądza, a z drugiej strony pozwoli utrzymać pracowników. Troszkę długi wstęp, ale tak jak powiedziałem, rzecz absolutnie nie spotykana w historii, rzecz, która w tej chwili jest dla nas wszystkich, bo dotyczy to wszystkich producentów, oczywiście w różnym stopniu, ale jest bardzo, bardzo dużym kłopotem. Proszę państwa, to znany państwu slajd, ciągle jesteśmy organizacją, która się rozwija, właśnie niedawno dołączyły do nas dwie kolejne firmy, ja bardzo się cieszę,
Jesteśmy bardzo aktywnym członkiem i bardzo aktywnie działamy na poziomie europejskim w Stowarzyszeniu Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Pojazdów, w Stowarzyszeniu Producentów Motocykli i w Stowarzyszeniu Producentów Przyczep, Naczep i Zabudów. Zawsze podkreślam, że to jest bardzo ważna dla Polski część rynku, bo firm, które zabudowują w Polsce, jest bardzo dużo, a jak wiecie Państwo, jest to szczególnie ważne w kontekście naszej dzisiejszej prezentacji, czyli w kontekście samochodów dostawczych i ciężarowych. No to, a nie, jeszcze jeden slajd pominąłem, mianowicie nasi członkowie. Tutaj widzicie Państwo, jak zwykle, bardzo, bardzo kompletna lista. Właściwie prawie wszystkie firmy, które są światowymi wielkimi producentami, plus firmy, które dostarczają na przykład oprogramowanie, czy na przykład różne produkty wysokotechnologiczne. Zaczniemy od rynku. Co się dzieje na rynku? No i właściwie można powiedzieć, że się dzieje dobrze, no bo jeżeli mamy za trzy kwartały wzrost prawie 40%, we wrześniu mamy 8%, no to właściwie czego chcieć? No, problem tylko polega na tym, że ta ilość zamówień jednak spada, chociaż w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych sytuacja jest lepsza niż w przypadku samochodów osobowych, ale nawet wczoraj rozmawiałem z jednym z szefów firmy, która sprzedaje pojazdy ciężarowe, jednej z bardzo uznanych marek, i powiedział mi, że sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, ponieważ no w zasadzie mówi, nie mamy co sprzedawać. No oczywiście konsekwencja podzespołu. Ja myślę, że ten rok zamkniemy w porównaniu z rokiem 2020 oczywiście wzrostami, natomiast pytanie, co będzie działo się po czwartym kwartale, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ilość sprzedawanych pojazdów, oczywiście widzicie Państwo, że ona jest ciągle większa niż w 2020 roku, ale już obawiam się, że listopad czy grudzień może być gorszy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się w Europie, w 27 krajach europejskich, to widać, że o ile za pierwsze, tutaj mamy dane za pierwsze 8 miesięcy, nie mamy jeszcze danych, jeszcze nie mamy danych za pełny kwartał. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się za 8 miesięcy, to zwróćcie Państwo uwagę, że to jest mniej więcej kilkanaście punktów procentowych mniej niż w Polsce wzrostu, ale już sierpień był na minusie, już sierpień mieliśmy gorszy niż sierpień roku 2020, który to sierpień jednak był ciągle takim post-covidowym miesiącem i jeszcze ta gospodarka całkowicie w sierpniu nie ruszyła, czyli to był wynik, jeżeli popatrzycie Państwo na to co się dzieje w poprzednich latach, no to czy w poprzednich miesiącach, no to widać, że ten wynik też nie był jeszcze na poziomie tego, co się działo w roku 2019, takim uśrednionym. Więc obawiam się, że w Unii Europejskiej ten wynik będzie nieco gorszy. No i pojazdy ciężarowe, te ciężkie, powyżej 3,5 tony, choć duża część tych pojazdów to są pojazdy, które mają powyżej 16 ton, czyli ten najcięższy transport. No i tutaj mamy, proszę Państwa, prawie 80% wzrost, znowuż za trzy kwartały, bo to jest slajd, który pokazuje, co się dzieje w Polsce. A jeżeli chodzi o wrzesień, no to mieliśmy 34% wzrost. I jeżeli popatrzymy na zmianę w stosunku do roku poprzedniego, czyli 2020, no to widać, że tu jest najlepiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę całe wszystkie pojazdy, czyli osobowe, dostawcze, ciężarowe, ale tak jak powiedziałem, kryzys półprzewodnikowy dotyka również segmentu pojazdów ciężarowych i będziemy, myślę, w następnych miesiącach
obserwowali spadki. Branża ciężarowa, pamiętajcie Państwo, czy w ogóle branża pojazdów dostawczych ciężarowych jest dość specyficzną, dlatego że spora część pojazdów jest zabudowywanych. Czyli podwozia zostały sprzedane kilka miesięcy temu, one trafiają do firm zabudowujących i tam czasem nawet kilka miesięcy są zabudowane. W niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach, jak na przykład jakieś bardzo skomplikowane pojazdy pożarnicze, to trwa nawet dłużej. I musimy mieć na uwadze to, że w tej chwili te pojazdy, które są rejestrowane, to są pojazdy, przynajmniej ich część, to są pojazdy, które były sprzedane i wyprodukowane no, co najmniej 4-5 miesięcy temu. Czyli mamy ten efekt takiego przesunięcia w czasie, przynajmniej w jakiejś części pojazdów. Oczywiście to różnie wygląda w różnych firmach, bo niektóre, mam na myśli tutaj samochody dostawcze, niektóre firmy sprzedają więcej produktów gotowych, które są produktami, no, można powiedzieć, fabrycznymi w rozumieniu producenta pojazdu, czyli na przykład furgony, no ale część firm zdecydowanie większą część swojej sprzedaży, nie, to zdecydowanie większa część sprzedaży to są samochody, które są zabudowywane w Polsce i myślę zarówno o samochodach dostawczych, czyli tych do 3,5 tony, jak i samochodach większych. Czyli zobaczymy faktyczny efekt sprzedaży październikowej, listopadowej, to będzie w zasadzie, można powiedzieć, w pewnej znaczącej części początek przyszłego roku. Unia Europejska, no znowuż znacznie mniej niż w Polsce, bo niespełna 30%, dane za sierpień, no i właściwie ten sam komentarz, który przed chwilą powiedziałem, bo sytuacja oczywiście jest identyczna, może w Europie Zachodniej jest troszeczkę inne proporcje pojazdów zabudowywanych, mam na myśli szczególnie te ciężkie powyżej 16 ton niż w Polsce, bo pamiętajcie Państwo, że Polska jest krajem, który jest jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o transport długodystansowy w Europie. Jesteśmy tutaj faktycznie potęgą. Ja staram się unikać tego słowa, bo pamiętam, jak lat temu 40 więcej byliśmy potęgą w bardzo wielu obszarach. Jak to się skończyło, to wszyscy Państwo bardzo dobrze wiecie. Więc staram się nie używać tego słowa, że jesteśmy gdzieś potęgą, ale tu chyba trzeba i bardzo się oczywiście z tego cieszę, użyć słowa, że jesteśmy, jeżeli nie potęgą, to na pewno jednym z najważniejszych przewoźników w Europie. Oczywiście mamy różne problemy, bo mamy pakiet mobilności, mamy różne rozwiązania, które na skutek wprowadzenia których ta sytuacja już może nie być tak świetna, jak jest w tej chwili, ale to jest zupełnie inny obszar. No, w każdym razie zmierzam do tego, że w Polsce ten miks modelowy, jeżeli można tak powiedzieć, między podwoziami a ciągnikami siodłowymi jest troszeczkę inny niż w Europie Zachodniej. W Polsce ciągniki siodłowe ciągle jeszcze to większa część sprzedaży. No i w konsekwencji rejestracje nowych przyczep i naczep w Polsce. Jak widzicie Państwo, wzrosty są absolutnie imponujące. Ja kilka dni temu rozmawiałem z prezesem jednej z największych firm europejskich produkujących naczepy, polskiej firmy. No i właściwie nie bardzo są twarde powody, którymi można by uzasadnić ten wzrost. Oczywiście bardzo się cieszymy i pytanie, jak to daleko pójdzie. Myślę, że czy jak to długo potrwa. Myślę, że w przypadku naczep jest troszeczkę inna sytuacja niż w przypadku pojazdów. Znaczy na pewno jest inna, jeżeli chodzi o produkcję, bo tam nie potrzeba tych części podzespołów, których brakuje. Natomiast no, jednak często jest tak, że firma ma więcej naczep niż ciągników siodłowych, więc
Mam nadzieję, że te perturbacje związane z brakiem dostępności pojazdów, które są pojazdami ciągnącymi naczepy czy przyczepy, i nie wpłynie tak bardzo, czy może inaczej, nie przełoży się to w takim samym kłopoty w branży, czy kłopoty z dostarczaniem ciągników siodłowych nie przełożą się w sposób prosty na naczepy. Teraz oczywiście jeszcze kilka slajdów, nie może ich zabraknąć, jako że wiecie Państwo, że o tym będę mówił chwilę później. Komisja Europejska i rządy państw członkowskich, nie tylko Unii Europejskiej, ale też inne kraje, Stany Zjednoczone, Chiny, bardzo, bardzo chcą, żebyśmy jako społeczności przesiedli się na samochody z alternatywnymi napędami, napędami niskoemisyjnymi, w związku z czym oczywiście dotyczy to również samochodów dostawczych. Jak zwrócicie Państwo uwagę, na razie nie jest to jakiś bardzo imponujący, no mówiąc delikatnie, wzrost, bo jeżeli popatrzycie Państwo na rejestrację nowych pojazdów dostawczych i ciężarowych, na przykład elektrycznych, no to ich jest na razie niewiele, czy hybryd plug-in, to są, można powiedzieć, pojedyncze sztuki. Natomiast już jeżeli chodzi o CNG i LNG, to jest znacznie, znacznie więcej, choć trzeba przyznać, że ciągle infrastruktura jest jeszcze nieduża. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rok 2020, no to wyniki były z grubsza podobne, choć było oczywiście tych pojazdów mniej, no ale to wynikało po pierwsze z COVID-u, po drugie z tej dużej niepewności. To oczywiście omawiałem te wykresy po prawej stronie, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę lewą stronę, to tutaj mamy park samochodów dostawczych, no i tutaj już widać, że ilość tych samochodów jest, no, zaczyna być widoczna, tak bym to powiedział. No oczywiście będzie rosła. W przypadku samochodów ciężarowych też park CNG, LNG jest mniejszy, natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że ilość tych pojazdów będzie rosła. No i jeszcze dla porównania, to co dzieje się w Europie Zachodniej, czy w całej Unii Europejskiej, nie w Europie Zachodniej, tutaj mamy podobną sytuację. Ilość pojazdów rośnie, to jest zupełnie oczywiste, bo jak wiecie Państwo, w wielu miastach, szczególnie w dużych miastach Europy Zachodniej, wprowadzone są restrykcje, jeżeli chodzi o wjazd do centrów miast. Tworzone są strefy, do których nie można wjechać innym samochodem niż zeroemisyjnym, czyli w praktyce bateryjnym, elektrycznym, albo pojazdem, który jest wodorowy. No tutaj jeszcze jesteśmy na początku drogi, choć za chwilę będzie pokazany kolejny samochód dostawczy. Jedna z firm będzie miała prezentację, on właściwie już jest gotowy. Jeżeli chodzi o produkcję, no to widzicie Państwo, te wykresy są wykresami bardzo takimi, powiedziałbym, ostrymi i pokazującymi nagłe spadki, nagłe wzrosty. No, sytuacja jest oczywista. Po pierwsze COVID, po drugie kłopoty z półprzewodnikami. W tej chwili, jeżeli chodzi o produkcję, no to można powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie 2020 roku, który, przypomnę, był rokiem bardzo kiepskim. Jeżeli chodzi o samochody dostawcze, to mamy nawet we wrześniu mamy ponad 22% spadek, no ale znowuż to nic dziwnego, dlatego że znowuż kilka dni temu miałem okazję porozmawiać z szefową jednego z zakładów, z członkiem zarządu jednego z zakładów produkujących samochody dostawcze, no i w tej chwili w każdym właściwie możliwym miejscu stoją te wyprodukowane samochody, ich jest kilkadziesiąt tysięcy, bo brakuje, no, jakichś drobnych części,
i tych pojazdów na razie nie można sprzedać. No ale o półprzewodnikach jeszcze za chwilę. Natomiast biorąc pod uwagę produkcję pojazdów w Europie, no to w 2020 roku, jak Państwo wiecie, bo za ten czas mamy jeszcze dane, produkcja spadła o 23%. Zwróćcie Państwo uwagę, że w przypadku samochodów osobowych, no bo tak jak się mówi nieraz 20, 15, 10% i tak dalej, no to czasami nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, jaka to jest skala, ale popatrzcie Państwo, że ten spadek wyniósł, można powiedzieć, mniej więcej 4 miliony w zeszłym roku. Wyobraźcie sobie Państwo to w ten sposób, że niewyprodukowanie 4 milionów samochodów oznaczało na przykład niewyprodukowanie, a mówiąc już bardzo, bardzo w sposób uproszczony, kilkunastu milionów opon, to nie pociągnęło za sobą niewyprodukowanie kilkudziesięciu milionów szyb i tak dalej, i tak dalej. Jakie to ma przełożenie na gospodarkę? No oczywiście cały łańcuch poddostawców. To samo jest w tej chwili w przypadku problemów z półprzewodnikami, no bo oczywistą rzeczą jest to, że my w takim pierwszym momencie myślimy o tym, no tak, nie wyjechało z taśm, czy nie opuściło bram fabryk ileś milionów samochodów. W tym roku to będzie 3-4, może więcej milionów. Natomiast musimy patrzeć na to szerzej, musimy patrzeć na to, że ileś zakładów, i to nie 3-5, tylko ileś tysięcy czy naście tysięcy zakładów w Europie, dostarczających części, podzespoły, też musi zatrzymać swoją produkcję. Więc ten kryzys półprzewodnikowy dotyka bardzo, bardzo dużej ilości osób. Ja co chwilę wtrącam ten kryzys półprzewodnikowy, natomiast wierzcie mi Państwo, że w tej chwili jest to rzecz dla nas absolutnie najważniejsza i szanse, że on zostanie, że on się rozwiąże w ciągu najbliższych kilku miesięcy, są między nami mówiąc żadne. Eksperci w tej chwili spierają się, czy dyskutują, czy on się zakończy w połowie, czy też zakończy się pod koniec przyszłego roku. Ja mam nadzieję, że on będzie jednak wygaszany, no bo to nie jest tak, że nic nie dostarczamy, nic nam nie jest dostarczane, ale jednak pojawi się, jednak ten kryzys będzie trwał. No i teraz przechodzimy do drugiej części, czyli pokazałem Państwu, co się dzieje na rynku, pokazałem Państwu, co może się, czy powiedziałem, co może się zdarzyć w przyszłych miesiącach, a one nie będą dobre. Zobaczymy, jaki będzie, przede wszystkim oczywiście zależy to od sytuacji półprzewodnikowej, natomiast nie jestem wielkim optymistą i myślę, że pod koniec roku dość głęboko westchnąłem, bo niestety moim zdaniem pod koniec roku zobaczymy wynik, no myślę, że lepszy niż w 2020 roku, mam na myśli rejestrację, ale on na pewno nie będzie taki, na jaki mieliśmy nadzieję i jaki zanosiło się, że będzie na przełomie roku 2020 i 2021. Tutaj widzicie Państwo kilka obrazków, które są ilustracją tego, co mamy, z czym mamy w tej chwili do czynienia i co mamy. Zacznę od tego obrazka w dolnym prawym rogu, czyli Brexit. Ten Brexit okazał się być chyba nie tak straszny, jak się spodziewaliśmy. Konsekwencje dla branży motoryzacyjnej, europejskiej branży motoryzacyjnej, nie są tak złe, jak wydawało nam się, że mogą być. Wynika to też z bardzo, bardzo dużej pracy, którą wykonali urzędnicy i brytyjscy, i europejscy, na przykład w obszarze homologacji, czy w obszarach innych kwestii legislacyjnych. No Brytyjczycy, jak Państwo wiecie, mają teraz problem, czy konsekwencją, jedną z konsekwencji Brexitu jest brak kierowców, no ale to jest troszeczkę co innego niż branża motoryzacyjna, więc
z punktu widzenia branży nie było to jakimś bardzo dużym szokiem, nie wpłynęło to bardzo znacząco na produkcję na przykład, aczkolwiek kilku producentów oświadczyło, że po zakończeniu produkcji danego modelu już kontynuacji w Wielkiej Brytanii nie będzie. Po prostu doszli do wniosku, że produkcja w Europie kontynentalnej, czyli w Unii Europejskiej będzie prostsza, będzie łatwiejsza i część producentów, którzy mieli taką możliwość, po prostu uruchomią produkcję nowych modeli nie w Wielkiej Brytanii, a na przykład w innych krajach europejskich. Kolejny obrazek w dolnym rzędzie, oczywiście słynne półprzewodniki. Nie będę już więcej, przynajmniej teraz na ten temat mówił, dość dużo Państwu już powiedziałem. W środku mamy obrazek, który nazywa się COVID-19 i ten obrazek, choć mieliśmy nadzieję, że ta pandemia będzie wygasała, nie wiem, nie sprawdzałem, ile dzisiaj jest zachorowań, ale wczoraj to było ponad 8 tysięcy, czyli Polska ewidentnie jest dotknięta czwartą falą i to czwartą falą, która chyba jest znacznie większa i bardziej niebezpieczna niż nawet ekspertom wydawało się jeszcze miesiąc temu, w związku z czym my też mamy problemy, no dlatego, że produkcja zakładów, chociaż ja bardzo jestem dumny z tego, że branża motoryzacyjna sobie świetnie poradziła z COVID-em, myśmy wprowadzili bardzo, bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące na przykład spotykania się osób z konkretnych zmian, wprowadziliśmy różne ścieżki poruszania się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko zarażania się pracowników od siebie. I faktycznie w tej chwili większość koleżanek i kolegów z zakładów pracy nie pokazuje tego jako kluczowe, aczkolwiek, i to jest temat też ostatnich dni, występujemy do rządu z prośbą o powiększenie możliwości na przykład sprawdzania tego, kto jest zaszczepiony, no choćby po to, żeby zdecydować, że ci, którzy są niezaszczepieni, żeby na przykład zminimalizować ich wyjazdy do klientów zewnętrznych, no w trosce i o tych pracowników, którzy są niezaszczepieni, ale też w trosce o to, żeby oni nie przynieśli ewentualnie COVID-u do zakładu pracy i no żebyśmy nie mieli problemów z produkcją. Oczywiście zgodnie z prawem nie możemy pytać pracownika, czy się zaszczepił i czy dlaczego się nie zaszczepił, ale no, życie pokazuje i to, co teraz się dzieje, że jednak szczepienie jest parasolem ochronnym i minimalizuje przebieg choroby. Więc tutaj to jest też obszar, którym się zajmujemy. Po lewej stronie widzicie Państwo takie pręty stalowe. Stal to jest kolejny temat, który z naszego punktu widzenia jest kłopotliwy, niedobry, bo wzrosły ceny stali. Oczywiście jest to wynikiem tego, co się wydarzyło kilka lat temu między Stanami a Chinami, czyli tej wojny o stal. Bardzo niedawno, mimo naszego dużego protestu i mimo naszych działań na poziomie europejskim, znaczy naszych, mam na myśli branżę motoryzacyjną, nie tylko PZPM-u, ale przede wszystkim ACEI, też innych organizacji, niestety Komisja Europejska zdecydowała, że cła ochronne na stal zostaną przedłużone. W efekcie spodziewamy się niestety kolejnego wzrostu cen stali i być może kłopotów też z jej dostępnością, a przypominam, że branża motoryzacyjna jest odbiorcą tej stali najwyższej jakości, więc z naszego punktu widzenia wzrost już prawie dwukrotny cen stali jest bardzo bolesny i kłopotliwy. No i to wszystko, o czym mówiłem, te wszystkie obrazki powodują efekt w postaci napisu, czy nie napisu, tylko zachowania się, który opisuje napis na obrazku w prawym górnym rogu, czyli co mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia? No ze wzrostem cen. Ze wzrostem cen mamy do czynienia z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wymagania środowiskowe, jak Państwo wiecie, bo
opowiadam Państwu to praktycznie przy każdym naszym spotkaniu, przy okazji każdego naszego spotkania, wymagania ekologiczne pociągają za sobą konieczność po pierwsze stosowania albo bardzo, bardzo zaawansowanych technologii, jeżeli chodzi o silniki spalinowe, żeby obniżyć tę emisję, albo wymagają gigantycznych inwestycji w nowe technologie, to po pierwsze. Po drugie, niespełnienie wymagań ekologicznych powoduje za sobą bardzo, bardzo, bardzo wysokie kary. One są liczone w dziesiątkach miliardów euro, a jeżeli byśmy nie spełnili w znacznie większym stopniu, to są niewyobrażalne kary. Po trzecie, no oczywiście działa mechanizm, który jest dość prosty w kapitalizmie i znany Państwu bardzo dobrze. Jeżeli czegoś jest mniej czy mało, no to cena tego czegoś rośnie do momentu, kiedy osiągnięta zostanie cena, która jest ceną pewnej równowagi między popytem i podażą. W tej chwili ten popyt jest bardzo duży, podaż jest bardzo mała. Przekłada się to też oczywiście na samochody używane. Ja nie skupiałem się tutaj, nie pokazywałem Państwu danych dotyczących na przykład importu pojazdów używanych, ale ten import w tej chwili jest mniejszy, jest trudniej znaleźć samochód. Zresztą ci z Państwa, którzy w ostatnim czasie wymieniali samochód, czy kupowali samochód używany lub go sprzedawali, no ci, którzy sprzedawali, są w tej dobrej sytuacji, że ceny są znacznie wyższe niż jeszcze rok temu czy półtora roku temu. Natomiast w przypadku samochodów używanych szczególnie poszukiwane są oczywiście samochody stosunkowo nowe, no bo ci, którzy nie mogą kupić samochodu nowego, też biorą pod uwagę kupno samochodu używanego, ale używanego, który jest w dobrym stanie, w dobrej kondycji. No i teraz przechodzimy do tych wszystkich rzeczy, które dzieją się na poziomie europejskim, a które będą miały, czy mają już bardzo, bardzo duży wpływ. Green Deal i Fit for 55, czyli dwa pomysły, dwie polityki, dwa obszary, które Komisja Europejska w tej chwili uznaje jako absolutnie najważniejsze, czyli zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, to jest główna myśl, powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, które to neutralność klimatyczna jest rozumiana jako neutralność kontynentu. Czyli emisja uśredniona z Europy będzie zerowa. Czy ona będzie, czy nie, to jest zupełnie inna historia, ale to jest cel. I teraz cel został zaktualizowany na rok 2030 i mówi o tym, żebyśmy zmniejszyli o te 55%. Komisja Europejska kilka miesięcy temu przyjęła pakiet propozycji, która nazywa się Fit for 55, który to pakiet jest, podkreślam, propozycją jeszcze, dlatego że żeby stać się obowiązującym prawem, musi zostać po pierwsze w tak zwanym trylogu, czyli w swoistych negocjacjach czy też uzgodnieniach bardziej między Komisją Europejską, krajami członkowskimi a parlamentem. W tych negocjacjach jest określana, czy jest uzyskiwany konsensus, zgoda na ostateczny kształt i Parlament Europejski potem to przyjmuje, przegłosowuje i wtedy to się staje prawem. W trakcie tych negocjacji odnosi się do propozycji Komisji Europejskiej, bo organem, który tę propozycję zgłasza czy prezentuje, jest właśnie Komisja Europejska i do tej propozycji odnoszą się kraje członkowskie, do tej propozycji odnoszą się europosłowie, no i potem już to uzgodnione wielkości czy uzgodnione obszary są głosowane. No, przede wszystkim z naszego punktu widzenia jest bardzo poważne zaostrzenie emisji CO2, o tym za moment.
Natomiast również znalazło się, co jest bardzo ważne, nowe cele rozwoju infrastruktury ładowania. Otóż zmieniła się jedna literka w bardzo ważnej legislacji, która się w skrócie nazywa AFIT, została zmieniona na AFIR, czyli literka D została zamieniona na literkę R. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że poprzedni akt prawny był dyrektywą o paliwach alternatywnych. Uwaga, podkreślam, był dyrektywą, czyli aktem prawnym Unii, Komisji Europejskiej, który to akt prawny musiał być, czy musi być zawsze implementowany do prawodawstwa krajów członkowskich, czyli kraje członkowskie mają pewne pole manewru. Po pierwsze, czasem dzieje się to dłużej, czasem krócej, czasem jest w kształcie, który jest zaproponowany przez Komisję Europejską, czasem jest łagodniej, czasem jest ostrzej. Natomiast regulacja, czyli literka R, oznacza, że jest to akt prawny, który natychmiast i z automatu zaczyna obowiązywać we wszystkich krajach europejskich. Znaczy, mówię natychmiast, nie natychmiast po jego wydaniu, tylko oczywiście natychmiast po dacie wejścia w życie tego aktu prawnego. Czyli krótko mówiąc, to co do tej pory było pewnym oczekiwaniem Komisji Europejskiej, Komisja Europejska wskazywała, że należy osiągnąć pewne cele, w tej chwili Komisja Europejska mówi: nie, wy musicie to osiągnąć. Oczywiście tam też jest mowa, mam na myśli Fit for 55, o zwiększeniu udziału energii odnawialnej, o rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS, i to jest bardzo ważne w kontekście pojazdów ciężarowych. No i nowa stawka podatkowa, czy wyższe stawki podatkowe dla najbardziej emisyjnych paliw, czyli paliw kopalnych. Jest również nowy mechanizm dostosowywania cen na granicach, czyli tak zwany podatek graniczny dla produktów, które przychodziłyby do Europy, czy będą przychodziły, bo zakładam, że ten podatek zostanie wprowadzony, które będą przychodziły, a będą wytworzone no, niezgodnie z wartościami, jeżeli chodzi o emisję CO2, które Komisja Europejska uznaje jako te, które powinny być robione. No i powołanie wreszcie z Funduszu Społeczno-Klimatycznego. To są główne myśli, czy główne obszary, które dotyczą nas, podkreślam nas, bo oczywiście Fit for 55 dotyczy rolnictwa, dotyczy bardzo wielu innych obszarów naszego życia gospodarczego, no ale z naszego motoryzacyjnego punktu widzenia te punkty są najistotniejsze. No i teraz dla przypomnienia, branża motoryzacyjna, czy może szerzej transport, cały transport kołowy to jest mniej więcej 20% emisji w Unii Europejskiej, 5,6% to są pojazdy ciężarowe i to są autobusy i 2,5 samochody dostawcze. Czyli mniej więcej możemy powiedzieć, że 12% to są szeroko rozumiane samochody osobowe, aczkolwiek to nie jest też tak, że te samochody osobowe tylko służą do naszych prywatnych jazd, bo tutaj te dane są pokazane z podziałem na rodzaje pojazdów, a nie ich zastosowanie, czy ich sposób użycia. Więc musimy pamiętać, że spośród tych blisko 12% emisji CO2 w Unii Europejskiej, których emitentem są samochody osobowe, no to oczywiście to nie jest tak, że te wszystkie jazdy są tylko jazdami prywatnymi, czy część pewnie spora z nich to są przejazdy służbowe, czy też związane z prowadzeniem biznesu. No i teraz wracam do tego, co Komisja Europejska powiedziała w kontekście redukcji, czy oczekiwań dotyczących, czy też propozycji, która znalazła się w Fit for 55, jeżeli chodzi o cele redukcyjne emisji CO2. Przypomnę Państwu, że obowiązuje w tej chwili rozporządzenie 639 z roku 2019, w którym cel obowiązujący do 2025 roku to jest redukcja 15%
dla wszystkich celów, dla wszystkich pojazdów, czyli osobowych, dostawczych i ciężarowych. Natomiast w 2030 roku redukcja musi wynieść 37% w przypadku samochodów osobowych, 31% w przypadku samochodów dostawczych i 30% w przypadku samochodów ciężarowych. Ale uwaga, podkreślam, to jest cel obecnie obowiązujący, obecnie będący w stosownym akcie prawnym, natomiast Fit for 55 zmieni dużo, czy nawet bardzo dużo, bo jestem pewien, że tak się wydarzy. Być może wartości będą nieco inne, ale co do zasady, to na pewno się stanie. I o ile został utrzymany w Fit for 55, została utrzymana 15% redukcja w roku 2025, czyli zgodnie z rozporządzeniem 631, to w roku 30 już to zostało poważnie zaostrzone, bo w przypadku samochodów osobowych z 37,5% redukcji przechodzimy na 55%, a w przypadku samochodów dostawczych tu jest największy musi być progres, bo z 31% na 50%. No i wreszcie w 2035 roku to będzie 100%. Co to oznacza? Oznacza to w praktyce, że na drogach będą mogły znajdować się tylko samochody bateryjne, elektryczne, bądź samochody wodorowe, bo już hybrydy czy hybrydy plug-in, nie mówiąc o silnikach benzynowych, silnikach diesla czy silnikach, czy na przykład pojazdach, które są napędzane CNG i LNG, już tych norm nie będą spełniały, w związku z czym w praktyce one będą musiały z rynku zejść. Oczywiście, to należy podkreślić, mowa jest o pierwszych rejestracjach nowych pojazdów, czyli, i tego się obawiamy, w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, że te samochody, które będą trafiały, czy będą wymieniane w krajach bogatszych, na przykład w Holandii, w Niemczech, we Francji, na elektryczne bądź wodorowe, będą opuszczały te kraje, gdzie się znajdą. No, nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby wiedzieć, że one będą wylądowały, że one będą w praktyce znajdowały się no, w krajach mniej zamożnych, czyli w krajach środkowej Europy, ale też w niektórych krajach południa Europy. Co bardzo ważne i co należy podkreślić, Komisja Europejska na razie zupełnie nie dostrzega tego problemu, zupełnie nie ma w planach, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby miała w planach jakiekolwiek rozwiązanie powodujące to, żeby zapobiec takiemu mechanizmowi, żeby te stare samochody nie trafiały, wręcz przeciwnie, wielokrotnie, kiedy myśmy podnosili na przykład na forum ACEI, czy podnosiliśmy na innych w rozmowach z decydentami europejskimi, panem komisarzem i tak dalej, ten problem, no to padała odpowiedź, no nie, ale mamy swobodny przepływ towarów, w związku z czym no, bardzo was przepraszamy, ale nic w tym stanie nie jesteśmy zrobić. Więc mam poważne obawy, że może pojawić się Europa dwóch prędkości, w tym wypadku będzie to mechanizm dość prosty, kraje nasze, mam na myśli Europę Środkową, będą krajami, które znacznie w tyle będą, jeżeli chodzi o osiąganie celów emisyjnych, rozumianych nie jako cele legislacyjne, tylko realne, tę emisję, z którą mamy do czynienia w rzeczywistości. No i oczywiście absolutnie niezbędna jest infrastruktura ładowania. O zamianie literki D na literkę R już Państwu mówiłem, to jest właśnie ten pierwszy punkt, gdzie to AFIR zastąpi AFIT i tak jak powiedziałem, pewne cele staną się obligatoryjne i te cele to 1 kW mocy na jeden samochód elektryczny, wprowadzenie sieci ładowania i tankowania w ramach korytarzy TNT, czyli tych głównych korytarzy transportowych, i to muszą się pojawić ładowarki
300 kW co 60 km do 2025 roku, 600 kW do co 60 km do 30 roku dla samochodów, uwaga, dostawczych i samochodów ciężarowych, czy dla osobowych i dla dostawczych, a dla ciężarowych odpowiednio 1,4 mega i 3,5. Jedna stacja ładowania na 150 km, ale naszym zdaniem, jest to naszym, mam na myśli branżę motoryzacyjną europejską, a CEA bardzo wyraźnie powiedziała, że to jest zbyt mało, bo my oczekujemy, czy przewidujemy, że powinno być co najmniej 6 milionów punktów ładowania w 30 roku. Dla porównania, 10 lat wcześniej, czyli w 20 roku, mieliśmy w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie 225 tysięcy publicznie dostępnych punktów, a 12% z nich było szybkiego ładowania. Czyli widzicie Państwo, jaka jest skala, jak wielki musi zostać dokonany skok, żebyśmy mogli osiągnąć te cele. No i tutaj jest rozpisane na kraje, jak widzicie Państwo, w Polsce to powinno być ponad 2000 punktów ładowania, w przypadku samochodów wodorowych plan przewiduje 40 stacji ładowania czy tankowania wodorem. Te stacje są o tyle istotne, bo po pierwsze, no, część firm już produkuje i już oferuje, zresztą śledząc nasze dane, które znajdują się między innymi w wydawnictwach Fleet, widzicie Państwo, że już w Polsce są zarejestrowane samochody osobowe wodorowe. Oczywiście jesteśmy na początku drogi, ale te produkty już są dojrzałe, już można nimi jeździć. Nie, więc w przypadku samochodów i wodorowych, i ciężarowych chodzi o to, żeby ta infrastruktura była tożsama, żeby nie było punktów, które technicznie będą się różniły. Chodzi o to, żeby w każdej stacji można było każdy rodzaj pojazdu zatankować. To po pierwsze, a po drugie, no, tak jak tutaj widać, tych stacji powinno być 40 w Polsce, no bo dużo firm jednak uznaje, że wodór będzie paliwem przyszłości, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe. Oczywiście dla równowagi muszę natychmiast powiedzieć, bo co wielokrotnie podkreślałem, PZPM jest organizacją, która podobnie jak ACEA w każdym swoim wystąpieniu podkreśla neutralność technologiczną, dlatego że różni producenci wybierają różną koncepcję dojścia do celów wyznaczanych przez legislatora, czy też do osiągnięcia swoich celów rynkowych, w związku z czym ta neutralność jest bardzo ważna, więc muszę podkreślić, że druga koncepcja na rynku, która jest, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, to jest koncepcja bateryjnych pojazdów. I o ile w przypadku samochodów czy pojazdów takich, no powiedzmy, dostawczych, czyli takich do 3,5 czy trochę więcej ton, i w przypadku samochodów, które są samochodami ciężkimi, ale dystrybucyjnymi w promieniu powiedzmy 100, 200 czy nawet 300 km, no to pojazdy bateryjne w zasadzie są wystarczająco komfortowe i technologicznie zaawansowane, żeby można je było używać w praktyce, no bo na przykład kurierzy pokonują pewnie 150 do 200 km dziennie, a taki transport pojazdami 16 czy 20 ton w promieniu powiedzmy 100 km od miejsca, gdzie można ten samochód naładować, jest bez żadnego problemu, ale w przypadku ciągników siodłowych ta koncepcja idzie dalej, bo mówię o tym, żeby ciągniki siodłowe bateryjne, żeby powstała sieć ładowania, no właśnie tych ładowarek bardzo dużej mocy i bardzo szybkich, żeby można było zachowywać cykl jazdy pojazdu elektrycznego, mam na myśli ciągnik siodłowy, zgodny z czasem pracy kierowcy, czyli kilka godzin jedzie, potem ma przerwę, w tej przerwie ładuje ten ciągnik, jedzie dalej. No wymaga to wybudowania wzdłuż
korytarzy TNT wzdłuż głównych, przede wszystkim autostrad i dróg szybkiego ruchu, sieci ładowarek od bardzo, bardzo wysokiej mocy. No ale to jest przyszłość. Wydaje się odległa, ale w praktyce pewnie to będzie bardzo szybko. Natomiast póki co Komisja Europejska również myśli o tym, żeby wprowadzić ograniczenia, w każdym razie, żeby dotychczasowy transport towarów był mniej konkurencyjny w stosunku do tych nowych, czy to elektrycznych, czy to wodorowych pojazdów, no i zaproponowała objęcie paliw odrębnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, do tej pory do tego nie było, co oznacza w praktyce, że dystrybutorzy paliw, bo ciężar przeprowadzenia tej całej operacji będzie nie na kliencie, tylko na dystrybutorze paliw i oni będą musieli nabywać uprawnienia od 2026 roku. No i nie będzie darmowych uprawnień, to jest dość ważne. I drugi akt prawny to jest dyrektywa o opodatkowaniu energii, które to opodatkowanie nowe, wyższe, będzie uzależnione od emisyjności paliwa. No czyli paliwa kopalne będą bardziej obłożone. Tutaj jest jedna rzecz istotna, mianowicie to, że wymagana jest jednomyślność w Radzie Unii Europejskiej, czyli w organie, który może tej jednomyślności nie osiągnąć, dlatego że ja nie wiem, jakie będzie stanowisko Polski oczywiście, ale w krajach, dla których branża motoryzacyjna czy branża transportowa jest jedną z najważniejszych, a na przykład takim krajem są Niemcy, takim krajem jest Polska, takim krajem jest jeszcze kilka takich krajów, no wzrost ceny paliwa, no bo oczywistą rzeczą jest, że konsekwencją nowego opodatkowania paliwa będzie nie spadek jego ceny, tylko wzrost jego ceny, oczywistą rzeczą jest, że rządy tych krajów, przynajmniej tak się spodziewam, będą próbowały no, zminimalizować wpływ tej dyrektywy na ceny paliw. Podkreślam jeszcze, że to jest dyrektywa, więc jeszcze poszczególne kraje muszą ją wprowadzić. Zobaczymy, jak to będzie, no, ale oczywiście te wszystkie działania wpisują się w generalny trend odchodzenia od pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi, a powodowania, żeby transport niskoemisyjny był bardziej chętniej wybierany, o może tak. Norma Euro 7. No i tutaj miałem już przyjemność Państwu o tym opowiadać, bo jak wiecie Państwo, kolejne normy euro wchodzą mniej więcej co 5-6 lat. Mamy w tej chwili normę Euro 6, taką pełną normę Euro 6, ona obowiązuje mniej więcej od roku. No ale już Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad nową normą Euro 7. No i teraz to wszystko, o czym teraz powiem, działo się przed wprowadzeniem Fit for 55. Ja rozumiem i tak rozumie to branża motoryzacyjna, że te akty prawne będą skorelowane, bo na razie to, co było powiedziane, czy to, co jest w tym wstępnej propozycji, czyli raporty takiego ciała, które się nazywa CLOV, czyli takie ciało doradcze, bo tutaj trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz, otóż to, o czym my w tej chwili mówimy i nad czym w tej chwili dyskutujemy, jeżeli chodzi o normę Euro 7, to nie jest propozycja Komisji Europejskiej. Zawsze było tak, że Komisja Europejska przedstawiała propozycję i to była oficjalna propozycja Komisji Europejskiej. Tym razem zdarzyło się tak, że Komisja Europejska poprosiła takie ciało doradcze zajmujące się niskoemisyjnymi pojazdami, żeby zaproponowała ten kształt normy Euro 7. Ona powinna wejść za kilka lat i naszym zdaniem wprowadzenie tej normy w kształcie, która jest w tej propozycji, spowodowałoby na przykład wprowadzenie, oczywiście zaostrzenie norm, no co do tego nie ma żadnej dyskusji, ale zaostrzenie norm w taki sposób, że
naszym zdaniem w pewnych obszarach nie byłoby możliwe w ogóle spełnienie tej normy, co spowodowałoby na przykład zaprzestanie produkcji pewnych rodzajów pojazdów, bo po prostu by się to nie opłacało. My od dość dawna, od ponad roku dyskutujemy i z Komisją Europejską, która mówi, no dobrze, ale to nie jest nasza propozycja, zobaczymy co będzie, jak przedstawimy tę propozycję. I my czekamy na oficjalne przedstawienie tej propozycji, która ma się pojawić, mówiło się, że ma się pojawić w czwartym kwartale 2021 roku i to ma być, czyli już bardzo niedługo, czyli to ma być już propozycja legislacyjna. Ja myślę, że to się trochę przesunie, natomiast no, żeby to miało jakikolwiek sens, to musi być to skorelowane z Fit for 55 i oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Naszym zdaniem, to, i to było podstawowe zastrzeżenie, które myśmy mieli, naszym zdaniem te rozwiązania, które były wskazane, czy te propozycje dotyczące normy Euro 7 w praktyce miałyby bardzo niedużo wpływ na poprawę jakości powietrza, a koszty niewspółmiernie wysokie. To jest podstawowa rzecz, no plus nietransparentny proces proponowania, traktowanie samochodów osobowych i dostawczych łącznie, co jest rzeczą, no powiedziałbym, przepraszam, dość kuriozalną, dlatego że to są zupełnie inne zastosowania, zupełnie inne obszary i zupełnie inaczej musi być traktowana ta grupa pojazdów, z której potencjalnie bez większego problemu możemy zrezygnować, no bo biorąc pod uwagę to, że możemy przesiąść się zamiast jechać samochodem trzy przystanki, to możemy przejechać autobusem bez większego problemu. Natomiast no nie bardzo wyobrażam sobie, jak możemy nagle inaczej niż samochodem przewieźć towar z hurtowni do sklepu spożywczego. No a większość z nas dzisiaj pewnie jadła śniadanie i na to śniadanie, nie wiem, napiła się herbaty, kawy, zjadła serek, cokolwiek, no i to czymś przyjechało, no to szerpowie tego nie przynieśli, ani rickshaw to nie przyjechało, więc przyjechało jakimś samochodem. Czyli traktowanie samochodów dostawczych tak samo jak osobowych jest naszym zdaniem niezbyt rozsądne. No ale zobaczymy, na czym się skończy. Jedno jest pewne, my oczekujemy tego, że wejście w życie normy Euro 7 będzie skorelowane z nowymi celami emisyjnymi i nie będzie oderwanym od tych oczekiwań aktem prawnym, tylko będzie pewną całością, podobnie jak AFIR, czyli rozwiązania dotyczące infrastruktury ładowania. Polska. Przechodzimy do Polski. Proszę Państwa, kilka zdań o tym, jakie teraz mamy możliwości, jeżeli chodzi o niskoemisyjne pojazdy, szczególnie elektryczne. Mianowicie przypomnę tylko dla porządku, że w 2020 roku był program EVAN, który miał bardzo ograniczony zasięg. 12 lipca pan minister wspólnie z panem prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokazali, czy zainicjowali nowy program, który się nazywa Mój Elektryk. Został on pokazany najpierw dla osób fizycznych. Teraz wchodzi w życie możliwość, już jest jednym z banków, została podpisana umowa, możliwość dofinansowania leasingu. No i bardzo istotne jest to, że nabór dla przedsiębiorców ma się niebawem rozpocząć. Mówi się o czwartym kwartale 2021, a wynikało to z konieczności notyfikacji tego w Komisji Europejskiej. I wysokość dofinansowania dla samochodów dostawczych to będzie 20% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 tysięcy złotych albo 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 70 tysięcy złotych i ten drugi, i to drugi, i ten drugi, to wyższe dofinansowanie będzie w przypadku zadeklarowania średniorocznego przebiegu powyżej 20 tysięcy kilometrów. Wydaje się, że w większości wypadków to będzie
do osiągnięcia, no bo 20 tysięcy kilometrów w samochodzie dostawczym to jest stosunkowo mało, w związku z czym można powiedzieć, że to jest to, co było oczekiwane, to jest duża kwota i niebawem powinniśmy zobaczyć elektryczne samochody dostawcze na ulicach, bo to jest znacząca kwota. Problem jest, a właściwie nie ma żadnego dofinansowania dla samochodów ciężarowych, bo polski legislator i też Komisja Europejska twierdzi, że na razie nie ma w przypadku pojazdów ciężarowych powszechnej technologii niskoemisyjnej, dlatego że no to prawda, że na razie pojedyncze samochody, jak Państwo widzieliście na slajdzie o ilości pojazdów jeżdżących, że jeżdżą pojedyncze samochody elektryczne, mam na myśli pojazdy ciężkie, a bardzo niedużo samochodów póki co jeszcze dostawczych też, ale tutaj uznano, że to jest technologia, która już jest technologią dojrzałą i dostępną i prezentowaną przez wszystkich producentów. O tyle w przypadku samochodów ciężarowych i polski legislator i komisja uznała, że to mogłoby być dyskryminacyjne, w związku z czym na wszelki wypadek nie dała nikomu. Potrzebne jest wsparcie rozwoju infrastruktury, nie tylko punktów ładowania, ale też zwiększenia przepustowości przyłączy, dlatego że wracam do tego, co mówiłem o tych stacjach ładowania dla samochodów ciężarowych, tam potrzeba bardzo, bardzo dużych mocy. Kolejny slajd to strefy czystego transportu. Tu mieliśmy taką przedziwną historię, bo te strefy transportu się pojawiły, potem zniknęły, potem się znowuż pojawiły. Tak jakoś dziwnie to się działo, że one tak się pojawiały i znikały. Mam na myśli oczywiście projekt zmiany ustawy o elektromobilności. No, rzeczywistość jest taka, w żadnym mieście nie obowiązuje strefa niskoemisyjna. Były próby w Krakowie, ale skończyły się, no delikatnie mówiąc, wielką porażką. Zmiana ta co do zasady jest, czy pomysł jest taki, żeby to samorządy, a nie rząd obligatoryjnie narzucał wprowadzenie tych stref. Czyli po pierwsze pojawia się, chyba użyję słowa wytrych, że Rada Gminy będzie mogła ustalić zasady wjazdu do stref dla pojazdów innych niż zeroemisyjne, czyli może okazać się, że w gminie X będzie można wjechać na przykład samochodem z normą Euro 4, a w gminie Y tylko elektrycznym bądź wodorowym. Czy popuszczam wodze fantazji i nie wiem, czy tak będzie, ale przykład Krakowa pokazuje, że pod koniec trwania tej strefy to już właściwie można było wjechać w czymkolwiek, co się poruszało na drogach, no i w efekcie to była jakaś karykatura tej pierwotnej koncepcji. No bo pierwotna koncepcja jest dość prosta. Wyznaczamy w granicach szczególnie miast, gdzie to zanieczyszczenie jest wyższe niż na wsiach czy w małych miasteczkach, wyznaczamy pewną strefę, gdzie nie mogą wjechać samochody inne niż. No i tutaj oczywiście możemy dyskutować o tym, co jest samochodem niskoemisyjnym. Czy w Polsce samochód z normą Euro 6 jest w rozumieniu społecznym bardziej niskoemisyjny niż na przykład samochód z normą Euro 3, czy też nie. Ale to jest zupełnie inna historia i to jest na zupełnie inną dyskusję i na zupełnie inną prezentację. Na zakończenie jeszcze tylko o tych stref emisyjnych, że pojawił się zapis, że pojazdy LPG zniknęły z ustawowej listy pojazdów, które mogą wjeżdżać do strefy, no bo w praktyce samochody, mimo tego, że niektóre parametry mają lepsze, no to co do zasady większość parametrów jest porównywalnych z parametrami samochodów spalinowych, w związku z czym, a to jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że zamontowanie instalacji LPG nie jest czymś, co powoduje obligatoryjność używania gazu. W związku z czym możemy sobie wyobrazić, że
natychmiast, bo kreatywność, jak wiecie Państwo, ludzka nie zna granic, więc natychmiast możemy sobie wyobrazić montowanie w samochodach z normą Euro 3 na przykład instalacji gazowej, która jest najtańszą instalacją w praktyce przepustką do wjeżdżania do stref niskoemisyjnych. No bo nikt nie będzie w stanie skontrolować tego, czy dany pojazd wjeżdża na gazie, czy wjeżdża używając paliwa, jak benzyny na przykład. Strategia wodorowa. Kolejny duży temat, bo 14 sierpnia zostało podpisane porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. To była administracja publiczna, biznes, nauka, NGOsy i tutaj bardzo miło mi Państwa poinformować, że jednym z tych NGOsów był Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Jesteśmy też w tych działaniach zgodnie, jeszcze raz powtórzę, z zasadą neutralności, bo działamy na wszystkich frontach, jeżeli tak mogę powiedzieć, walki o czyste powietrze i o niskoemisyjne pojazdy, więc oczywiście jesteśmy tutaj też. Póki co w strategii wodorowej, która została przyjęta w Polsce, nie ma dedykowanego wsparcia dla zakupów pojazdów wodorowych. My uważamy, że przewidziane w strategii 32 stacje do 2025 roku to jest mało. Przypomnę Państwu, że Komisja Europejska, czy bardziej branża motoryzacyjna też oczekuje, że w Polsce będzie do 2030 roku 40 tych stacji, no ale to jest takie absolutne minimum, a jeżeli chcemy, żeby te pojazdy były coraz popularniejsze, no to muszą gdzie tankować. Póki co strategia skupia się na autobusach wodorowych i transporcie kolejowych, a dopiero po 30 roku przewidziany jest rozwój wykorzystania wodoru w transporcie ciężkim. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tworzą się w tej chwili alianse, wielcy producenci światowi pracują nad pojazdami wodorowymi, szczególnie nad ciągnikami wodorowymi, no to widać, że to może być zdecydowanie szybciej niż 30 rok i ta strategia wodorowa troszeczkę nie może nie docenić, czy urzędnicy nie docenili trochę tego, co się może zdarzyć w biznesie, bo wielcy producenci światowi pojazdów zapowiadają, że zresztą takie sobie samochody już jeżdżą w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ale zapowiadają, że w Europie ta technologia i takie pojazdy pojawią się w ciągu najbliższych kilku lat. No więc jeżeli to nawet będzie 2025 czy 2027, to my już dzisiaj powinniśmy myśleć o tym, w ogóle powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób ciężki transport powinien przechodzić na niskoemisyjność, a nie zakładać, że to się wydarzy za 10 lat, bo za 10 lat, to przypomnę, my mamy mieć 55% redukcję w przypadku osobowych, 50% w przypadku dostawczych i ETS dla pojazdów ciężarowych, więc może okazać się, że te prace gwałtownie przyspieszą, a my będziemy sobie uważali, że tak w 30 roku to dopiero te samochody zaczną się pojawiać, a to już będzie troszeczkę, no, że tak powiem kolokwialnie, musztarda po obiedzie. No ale mam nadzieję, że nie. My, tak jak Państwu powiedziałem, jesteśmy w tym, więc my bardzo, bardzo staramy się przekonać decydentów, że rzeczywistość biznesowa idzie bardzo, bardzo szybko i należy to mieć na uwadze. Pozostałe wyzwania. Krajowy plan odbudowy. No, proszę Państwa, nie chcę wdawać się w komentarze polityczne, bo nie taka moja rola. Wszyscy, czy prawie wszyscy zapewne śledzicie Państwo to, co dzieje się z pieniędzmi na Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast w praktyce z punktu widzenia naszej branży, przepraszam, będę brutalnie szczery, ale właściwie poza zieloną mobilnością, która jest planowana jako wsparcie dla zeroemisyjnego transportu publicznego, właściwie myśmy zostali pominięci jako samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i ogólnodostępna infrastruktura. Czyli w praktyce, patrząc z punktu widzenia branży motoryzacyjnej, te pieniądze do nas bezpośrednio nie miały trafić, co oczywiście nie oznacza, że jeżeli te pieniądze trafią na rynek, no to też jako, że gospodarka jest systemem naczyń połączonych,
no to też nie wpłynie to na naszą branżę. Oczywiście wpłynie i oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby jak najszybciej ten temat został rozwiązany, żeby te pieniądze jak najszybciej do nas wpłynęły. Polski Ład. Często patrzy się, czy patrzymy na Polski Ład przez pryzmat kwoty wolnej od opodatkowania, podniesienia drugiego progu i tak dalej, czyli patrząc z punktu widzenia naszej prywatnej kieszeni, czy też bardziej podatku PIT. Natomiast zwracam Państwa uwagę, że Polski Ład jest, już nie pamiętam, ma tam 700-800 stron i dotyczy bardzo wielu obszarów, w tym obszaru gospodarczego. Bardzo wiele przepisów się zmienia, które będą miały wpływ na całą gospodarkę i to nie jest tylko tak, dyskusja taka publiczna w tak zwanym internecie głównie, właściwie tylko została sprowadzona do dyskusji o podatku PIT, a to nie przede wszystkim, bardzo wiele innych obszarów jest regulowanych. Zobaczymy, jak to będzie, choćby możliwość, czy też utrudnienie możliwości wykupu samochodu po leasingu, bo wtedy wedle obecnej propozycji zobaczymy, jaka będzie ostateczna, ale to trzeba będzie owatować, więc wykup tych pojazdów stanie się co najmniej nieopłacalny. Także Polski Ład to jest druga ważna rzecz, która się wydarzy i która będzie miała wpływ na całą gospodarkę, a więc też na branżę motoryzacyjną. Mamy taki dosyć przyziemny problem, otóż mamy kłopot z uzyskiwaniem dokumentów potwierdzających brak obowiązku zapłaty akcyzy i zwolnienie z akcyzy. Mówiąc bardzo w skrócie, jak wiecie Państwo, są kategorie pojazdów na przykład dostawcze, na przykład elektryczne, od których nie trzeba opłacać akcyzy. No i teraz niedawno weszło w życie prawo, które mówi, że organ skarbowy musi wydać dokument, który potwierdza brak obowiązku zapłaty akcyzy. No i zrobiła nam się kolejka, ponieważ zdecydowana część importerów pojazdów, czy też przedstawicieli producentów jest zlokalizowana w Warszawie i to na Mokotowie, w związku z czym w praktyce jeden urząd skarbowy te wszystkie papiery, tak mówię, powiem kolokwialnie, obrabia. No i zrobiły się korki. Niektóre, ja widziałem dokument, który został złożony na początku września i termin dostarczenia takiego dokumentu został wyznaczony na, uwaga, początek grudnia. Oczywiście urząd zabezpiecza się, bo musi sprawdzić, czy ten pojazd faktycznie wymaga opłacenia, czy w przypadku konkretnego pojazdu jest wymaganie opłacenia akcyzy, czy też nie. Natomiast my cały czas tym tematem się zajmujemy, jesteśmy w kontakcie i z Ministerstwem Finansów, i z Urzędem Skarbowym, i z naszymi firmami członkowskimi, bo chcemy to udrożnić, jest nadzieja. Ale tu problem był w zasadzie techniczny, nie żaden inny, natomiast kłopot mamy, no bo jeżeli mamy czekać, ja już nie powiem 3 miesiące czy 4, ale jeżeli mamy czekać na przykład w dzisiejszej sytuacji 4 czy 5 tygodni na wydanie dokumentu, żebyśmy mogli ten pojazd sprzedać, no to jest duży kłopot. Ciągle jeszcze nie ma możliwości prowadzenia pojazdów niskoemisyjnych od MC do 4,25 na podstawie prawa jazdy kategorii B. Jak wiecie Państwo, prawo jazdy kategorii B obowiązuje na, czy pozwala na prowadzenie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. My chcielibyśmy, żeby podobnie jak w niektórych krajach europejskich, te od MC, ale uwaga, tylko w przypadku pojazdów emisyjnych, wzrosło do 4250 kg, no bo mówimy, że w praktyce to ograniczenie do tych 3,5 tony było spowodowane też troszeczkę maksymalnymi gabarytami, czyli krótko mówiąc wielkością pojazdu, ale też masą rozumianą jako ilość towaru, który można załadować. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że w przypadku pojazdów elektrycznych, bateryjnych mamy znacznie większą masę pojazdu ze względu na baterie, czyli w praktyce wielkość samochodu się nie zmienia, w praktyce właściwie te samochody są identyczne, tyle tylko, że ich dopuszczalna masa całkowita jest wyższa, nie ze względu na to, że można więcej naładować, tylko ze względu na to, że będzie, no, że po prostu jest dużo większa masa
akumulatora czy baterii. No i jeszcze jedna rzecz. Część z Państwa zapewne sobie przypomina, ci z Państwa, którzy dość regularnie słuchają tych moich opowieści motoryzacyjnych, przypomina sobie historię pod tytułem DAB+, czyli radio cyfrowe. Ja się uśmiecham, chociaż to wcale nie było śmieszne. Wymagało to od nas bardzo, bardzo dużo pracy i bardzo dużo zajęło nam to czasu. Mianowicie, przypomnę Państwu tylko w dwóch słowach, tam chodziło o to, że 1 stycznia 2025, 2021 roku, przepraszam, wchodził w życie obowiązek, o ile na pokładzie pojazdu kategorii M jest radioodbiornik jakikolwiek, to on musi mieć możliwość odbierania sygnału cyfrowego. No i z tym nikt nie dyskutował, to było wszystko ok. Natomiast kraje członkowskie musiały wydać swoją własną legislację dotyczącą warunków technicznych. No i Polska wydała te warunki techniczne takie, których większość producentów nie była w stanie spełnić. Nie ze względu na to, że nie umieliśmy wyprodukować takich samochodów, czy ci producenci nie umieli wyprodukować takich odbiorników. Oczywiście umieli, natomiast koszt dostosowania tego dla Polski, dla rynku, no w gruncie rzeczy przyjmijmy bardzo małego z punktu widzenia całej Europy, był nieadekwatny do celu. W związku z czym bardzo dużo nam zajęło czasu, żeby przekonać legislatora, że te wymagania powinny być nieco mniejsze. No i to jest trochę podobna sytuacja. Mianowicie, jak wiecie Państwo, została zaproponowana tak zwana opłata reprograficzna, czyli mniej więcej 4% wartości urządzenia, które byłaby przekazywane artystom, których dochody spadły ze względu na to, że no, większość ich twórczości przenosi się do sieci, w związku z czym nie mają wpływów takich, jak mieli do tej pory. No tylko my mówimy, że po pierwsze, jak wyliczyć, ile kosztuje radio w samochodzie albo system multimedialny. Co no, ustawowo, ile to jest procent, czy to jest wartość w stosunku do wartości pojazdu, no, kompletnie nierozsądne, no bo jeżeli samochód kosztuje powiedzmy 50 czy 70 tysięcy złotych i przyjmiemy, że to jest kilka procent, no to jak samochód kosztuje 2 miliony, no to radio na pewno nie jest tyle razy więcej warte, no więc oczywiście ono jest pewnie lepsze, pewnie ma większy ekran i tak dalej, natomiast no nie, jego cena nie jest, czyli wartość jego nie jest kilkakrotnie czy kilkunastokrotnie wyższa. W związku z czym to jest pierwsza rzecz. Po drugie, te oczekiwania naszym zdaniem wychodzą nieco poza oczekiwania czy przepisy europejskie. No generalnie mamy z tym problem. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. No i na zakończenie jeszcze kilka takich, powiedziałbym, myśli czy trochę takich uwag dotyczących przyszłości transportu. Mamy samochody dostawcze i ciężarowe z napędami alternatywnymi, czyli bateryjne i wodorowe. I tu wydaje się, że tak, że te dwie koncepcje będą ze sobą chyba współdziałały, czy współistniały, bo myślę, że ten rynek zostanie, czy ten obszar zostanie podzielony tak, że będą samochody bateryjne częściej spotykane w miastach i w transporcie bliskim. Samochody wodorowe będą raczej na dalekich trasach, czyli ciągniki siodłowe, aczkolwiek zastrzegam, że jest to na dziś, ponieważ jeżeli pojawią się pojazdy z bateriami, ze stałym elektrolitem albo nagle zostanie wynaleziona czy odkryta, może wynaleziona bardziej bateria, która będzie w stanie skumulować energię na przykład na przejechanie kilku tysięcy kilometrów, no, popuśćmy wodze wyobraźni, no to zupełnie zmieni się ten rynek, w związku z czym to dziś. No jakie są wyzwania? No oczywiście mamy wielką presję ustawodawcy unijnego, to państwo wiecie bardzo dobrze. Mamy póki co kiepską bardzo dostępność infrastruktury. I uwaga, dostępność tej infrastruktury jest bardzo różna w zależności od krajów, bo mniej więcej 70% infrastruktury ładowania jest w tej chwili w trzech krajach europejskich.
Może coś, z czego chyba nie jesteśmy dumni, ale w Holandii jedna stacja ładowania jest, uśredniając mniej więcej, co 2 km, w Polsce co 250. Nie będę tego komentował, wyciągnijcie Państwo sami wnioski, co mamy do zrobienia i co powinno zostać zrobione, żebyśmy dołączyli do tych krajów, które no, faktycznie mają dobrą sieć. Cena i dostępność pojazdów. W świetle tego wszystkiego, co się ostatnio dzieje, szanse na obniżenie ceny pojazdów w najbliższych latach widzę dość mizernie, tak bym to nazwał. A dostępność pojazdów, no, w tej chwili już coraz więcej producentów oferuje samochody bateryjne, które są pojazdami projektowanymi już jako bateryjne, w związku z czym ten problem w miarę upływu czasu będzie malał. Czas ładowania versus czas pracy kierowcy, to mówiłem już, ta koncepcja. No, ciągle największym problemem w przypadku samochodów bardziej tych powyżej 16 ton, mniej dostawczych, jest zasięg. Te wszystkie techniczne rzeczy, czyli mniejsza ładowność, uprawnienia do kierowania, mówiłem Państwu o możliwości, czy o tym, że chcielibyśmy, żeby można było z prawem jazdy kategorii B jeździć samochodami dostawczymi o większej masie całkowitej, ograniczenie wjazdu, no i wielki, wielki temat na kompletnie inną dyskusję, czyli sieci energetyczne, możliwość doprowadzenia prądu do ładowarek, możliwość odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczenia tych ładowarek, czyli bardzo, bardzo duży obszar, za który my w sposób prosty jako producenci oczywiście nie jesteśmy odpowiedzialni, natomiast bez powodzenia w tym obszarze nie będzie samochodów bateryjnych, nie będzie samochodów elektrycznych, nie będzie niskoemisyjnych. No i tutaj mamy znowuż kilka takich bardzo ważnych rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, projektując na przyszłość nasze to życie transportowo-motoryzacyjne. Mianowicie zupełnie w różny sposób prawdopodobnie będą używane samochody dostawcze i samochody ciężarowe, patrząc z punktu widzenia napędu. Zupełnie inaczej będą używane floty pojazdów, na przykład wywrotek pracujących w kopalni, a zupełnie inaczej będą używane samochody w firmie, która zajmuje się transportem długodystansowym Warszawa-Madryt. Problem ładowania, ewentualnego tankowania, jeżeli mówimy o wodorze, bo na przykład może okazać się, że samochody ciężarowe, ciężkie, te najcięższe wodorowe, będą rozwiązaniem dla na przykład kopalni odkrywkowej, gdzie one w praktyce jeżdżą na bardzo małym obszarze. No i oczywiście to, o czym mówiłem już, czyli transport miejski versus ten długodystansowy, zupełnie inna koncepcja, zupełnie inne pojazdy. TCO, bardzo ważny obszar. Większość z Państwa ten skrót pewnie dziennie kilka czy kilkanaście razy używa, a w każdym razie o nim myśli. Pytanie, jak zostanie ustawione, czy jak się zachowa TCO, czyli oczywiście całkowity koszt eksploatacji pojazdu, to tak dla formalności. Jak to TCO zostanie, jak się zachowa w przypadku samochodów bateryjnych i wodorowych, no bo te dwie technologie, tak jak powiedziałem, wydają się w transporcie najbardziej prawdopodobne w perspektywie 25 i 30 roku. I jak się TCO zachowa między pojazdami konwencjonalnymi, a tymi nowymi napędami. Bo tak zawsze powtarzam, że najważniejszy jest klient i my możemy podstawić pojazd, który będzie bardzo, bardzo nowoczesny z punktu widzenia technologii. Legislator może pewnych rzeczy oczekiwać, może wprowadzić prawo, natomiast no, życie jest takie, jakie jest. Jak się zachowają przewoźnicy? Jaki to będzie miało wpływ na polskich przewoźników, szczególnie tych długodystansowych? Jaki będzie i kto poniesie koszt rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania wodoru? To są gigantyczne koszty,
Oczywiście mam również na myśli koszty sieci przesyłowych. No i teraz, czy w praktyce, jeżeli weźmiemy uśredniony okres użytkowania samochodu ciężarowego w Polsce, będzie możliwe osiągnięcie tej neutralności klimatycznej w 2050 roku? Proszę Państwa, to jest 30 lat, a przypomnę Państwu, że 30 lat temu mniej więcej byliśmy, no może 20 kilka lat temu, byliśmy w kompletnie innej rzeczywistości motoryzacyjnej. Więc to wydaje się, że to jest dużo, natomiast może okazać się, że to jest za mało. No i troszeczkę science fiction może takiej troszkę spróbujmy uruchomić wyobraźnię, pojazdy połączone, autonomiczne. No w przypadku łączenia się pojazdów to ta technologia już idzie. Pewnie niedługo będziemy mieli możliwość komunikowania się pojazdów ze sobą. To pewnie będzie prędzej, potem z infrastrukturą. Autonomiczność. Kolejny wielki temat. Myślę, że kiedyś warto na ten temat też porozmawiać, bo to jest coś, co rozpala naszą wyobraźnię, przynajmniej większości z nas wyobrażamy sobie te pojazdy, które nas zawiozą do cioci na imieniny i potem nas odwiozą zupełnie legalnie, bo legalnie czasem po tych imieninach nie moglibyśmy wsiąść za kierownicę. No ale proszę Państwa, jest wielki obszar, samochody dostawcze, samochody ciężarowe, te o większej ładowności, są wreszcie autobusy, jest transport, który na pewno będzie, zawahałem się, bo powiedziałem na pewno, ale wydaje mi się, że będzie pierwszym obszarem. Już dzisiaj na przykład są prowadzone próby z samochodem, który jest samochodem bez kabiny, z samochodem z ciągnikiem siodłowym, który porusza się i przewozi kontenery w zamkniętych bazach. Truck platooning, czyli konwoje pojazdów, gdzie pierwszy pojazd prowadzi następne. No i tu jest znowuż koncepcja taka, że w tym następnym jest kierowca, który śpi, czyli w praktyce ten konwój może jechać 24 na dobę, bo ci kierowcy się zmieniają, rotują, no w uproszczeniu co 8 godzin, oczywiście z koniecznością zatrzymania się i tak dalej, ale zawsze któryś kierowca prowadzi, pozostali dwaj śpią. Autonomiczne ciężarówki bez kabiny kierowcy, no niedawno rozmawiałem sobie z szefem jednej z firm, która sprzedaje pojazdy ciężarowe i z szefem firmy produkującej przyczepy, naczepy, no i konkluzja była taka, że może za chwilę te naczepy będą same jeździły i te ciągniki siodłowe nie będą potrzebne. Oczywiście żartuję, ale ta przyszłość stoi pod znakiem zapytania, to znaczy ona na pewno będzie inna, a może w pełni autonomiczna dostawa towarów w mieście. Mówi się o pewnych wydzielonych pasach ruchu dla pojazdów autonomicznych, zarówno przewożących ludzi, jak i towary. No tylko jak to w praktyce ma wyglądać, to znaczy jeden pas zostanie wyznaczony tylko dla tych pojazdów autonomicznych, ale przecież nie w każdej ulicy, a może zaryzykuję tezę, że nawet na większości ulic nie da się wydzielić pasa, więc jak to będzie wyglądało? Cały obszar inteligentnej cyfrowej infrastruktury, czyli całe inteligentne systemy transportu. Wymaga to zmodyfikowania infrastruktury drogowej. Potrzebny jest przesył gigantycznej ilości informacji. No i musimy uwzględnić to, żeby przynajmniej w ramach jednego kontynentu, żeby te systemy ze sobą współdziałały. Czyli nie może być tak, że w Polsce jest jakiś system, a w Niemczech jest inny system, ponieważ ideą Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów, dóbr i też samochodów, czy też pojazdów, bo wtedy już trudno będzie, nie wiem, czy to będzie się nazywało samochód, czy jakąś inną nazwę będzie miało,
No ale to też jest bardzo ważny obszar. No i coś, co, o czym już mówimy od dawna i co ma pewien wpływ na już na nasze życie transportowe, ale ciągle bardzo nieduży, czyli rozwiązania intermodalne, na przykład połączenie kolejowe i drogowe. Wiecie Państwo, że było takie hasło tiry na tory jakiś czas temu i to hasło w pewnych krajach zostało wcielone w życie, na przykład w Szwajcarii, w Austrii. Natomiast w Polsce to wygląda dość mizernie, a wygląda mizernie z jednego prostego powodu, mianowicie średnia prędkość przejazdu towaru jest na poziomie kilkunastu kilometrów na godzinę, w związku z czym absolutnie nie jest satysfakcjonująca do przewoźników. No i cały obszar innowacyjnej logistyki łączącej pojazdy połączone, autonomiczne, i pojazdy, które istnieją. Zresztą moim zdaniem wielkim wyzwaniem będzie, jeżeli będziemy mówili, byłem niedawno na bardzo ciekawej konferencji dotyczącej właśnie autonomicznym pojazdom i konkluzja była jedna. Po pierwsze, chyba to nie będzie tak szybko, jak jeszcze nam się wydawało jakiś czas temu. Po drugie, wielkim wyzwaniem będzie okres przejściowy. I to chyba było najważniejsze, co tam zostało wyartykułowane, że ten okres przejściowy i połączenie tych samochodów jadących autonomicznie lub półautonomicznie z pojazdami, nazwijmy to klasycznymi, to będzie największy problem i wyzwanie. No proszę Państwa, no i doszliśmy do końca prezentacji, mamy teraźniejszość tutaj, mamy przyszłość. Przeszłość wydaje się być zupełnie za kilka lat będzie już jakimś czasem, po pierwsze kompletnie minionym, kompletnie innej motoryzacji. Jesteśmy, co zawsze mówię i zawsze podkreślam, w chyba najciekawszym momencie motoryzacyjnym w ostatnich 100 latach. Przyszło nam żyć w czasach, kiedy to podejście do mobilności, ten transport zmienia się w tempie, no powiedziałbym, oszałamiającym, więc jaka będzie ta przyszłość za 10, 15, 20 czy 30 lat, zobaczymy. Ja życzę Państwu, żeby ona była jak najprzyjaźniejsza dla człowieka i żebyśmy w postępie i w tej pogoni za tą nowoczesnością nie zgubili tego, co jest moim zdaniem najważniejsze, czyli nas, czyli tych, którzy z tego mają korzystać. Dziękuję bardzo. Dwie minuty przedłużyłem czas, czyli półtorej godziny, które dał mi Tomek, wykorzystałem, a nawet leciutko przedłużyłem. To myślę, bo widziałem tutaj, że pojawia się sporo pytań. Tak, to jeszcze, Tomku, przepraszam cię, bo czytam jedno, to może, cytuję dokładnie, to może wrócić do kunia i furmanki, będzie tanio, ekologicznie i odnawialnie. Dobry pomysł, tylko kto z Państwa umie powozić, bo ja nie. To prawda, ja też nie bardzo, ale myślę, że Wojtek Karwas, który to napisał, może ma takie umiejętności. A faktycznie, to pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich Państwa, ale Wojtka w szczególności. Może uruchomimy kursy powożenia i to może być biznes. Może być to jakieś rozwiązanie. Jakubie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jeżeli masz chwilkę, to może zechciałbyś odpowiedzieć, jeżeli tej tak, chwili... Tak, nie, tak, tak, tak jak się umówiliśmy, super, jestem oczywiście. Do Państwa. Bardzo się z tego cieszę, zaraz wyświetlę pytanie, a ja mam tylko do Ciebie takie pytanie, które tutaj wspólnie z Michałem nam się nasunęło, kiedy słuchaliśmy twojej prezentacji. Przecież na logikę czas inercji produkowania samochodu ciężarowego jest dosyć długi. Już teraz producenci planują kolejne wersje, kolejne modele, co zresztą tak samo w przypadku samochodów osobowych. To skoro do 2035, zdaje się, roku już mają być samochody zeroemisyjne, no to tak naprawdę rozwój samochodów spalinowych, ciężarowych powinien być zatrzymany kilkanaście lat wcześniej. Przecież to nie będzie tak, że dokładnie w dniu wejścia tego przepisu
zamykamy salon, już nie wyjedziesz, zamykamy fabrykę i już żaden spalinowy samochód ciężarowy nie wyjedzie. Czy twoim zdaniem ta perspektywa i ta niepewność nie jest za krótka dla takiej branży jak ciężarowa? To jest to, co my podnosimy, że ten okres okres przejścia faktycznie jest bardzo krótki. Ja niedawno rozmawiałem z jednym z szefów naszej firmy, która ma, no chyba w sumie nawet powiedziałbym, pewien kłopot, ponieważ został opracowany, oczywiście decyzja zapadła wiele lat temu, ale została opracowana nowa jednostka napędowa, silnik diesla, który ma parametry naprawdę znacznie lepsze od obecnie używanych, ponad 10% niższa emisja, więcej niż 10% zużycie paliwa. No i teraz ten silnik jest pokazywany jako nowość, ale tak troszkę bez pompy, bo dzisiaj nie bardzo można pokazywać, że coś nowego się robi w dziedzinie silników. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bo to wszyscy producenci nad tym pracują, że te nowe silniki diesla, no bo mówimy w gruncie rzeczy o dieslu, dlatego że w transporcie, w pojazdach dostawczych i ciężkich silnik benzynowy jest sporadycznie spotykany. Te silniki naprawdę, biorąc pod uwagę normę Euro 0, czyli to, co działo się mniej więcej na początku lat 90., to już nie jest epoka, to jest ileś epok. I na razie ja rozumiem dochodzenie do neutralności klimatycznej i rozumiem to chęć życia w środowisku jak najprzyjaźniejszym, jako stopniowe, realistyczne dochodzenie do celu. Absolutnie, Tomku, masz rację, w przypadku samochodu ciężarowego ten cykl życia jest wielokrotnie dłuższy niż w przypadku samochodu osobowego, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że już firmy zaprezentowały takie pojazdy, mam na myśli pojazdy elektryczne, już zaprezentowały pojazdy wodorowe, czyli ta technologia już jest. I biorąc pod uwagę to, co na przykład, co widzimy w Polsce. W Polsce, jak wiecie Państwo, już działa jeden zakład produkcji samochodów dużych dostawczych. Kolejny zakład niebawem zostanie uruchomiony i te zakłady są tak zaprojektowane, żeby na tej samej taśmie można było montować samochody z silnikiem diesla, samochody ewentualnie hybrydowe, czy też samochody bateryjne, a pewnie niedługo wodorowe. Czyli dzisiaj projektuje się zakłady tak, zmienia się tak zakłady, unowocześnia się tak zakłady, żeby można było w nich produkować samochody, które są samochodami w różny sposób napędzanymi i te proporcje, żeby można było przestawiać. Czyli, ale co do zasady, faktycznie czasu jest bardzo mało. Dziękuję Jakubie. Pozwól, że opublikujemy pytanie. Pytanie od pana Jarosława Lesiaka. Czy są już znane plany wprowadzenia opłat za emisję CO2 w transporcie ciężkim kołowym? Jakie są perspektywy rozbudowy sieci LNG, bioLNG dostępnych publicznie? Dobrze. Pierwsze pytanie, czyli tu to, o czym mówiłem, dochodzimy inaczej. Na razie nie ma mowy o opłatach, bezpośrednich opłatach za emisję CO2 w przypadku ciężkich pojazdów, tylko te dwa projekty, o których mówiłem, czyli podniesienie kosztu paliwa i wrzucenie całego transportu ciężkiego do tego ETS-u, czasami nazywanego ETS-em 2, a czasem nawet 3, bo to paliwowcy tak nazywają. Czyli raczej będziemy szli w kierunku, przynajmniej tak w tej chwili wygląda, raczej będziemy szli w kierunku opodatkowywania paliwa, a nie samych pojazdów. Czyli troszkę, im więcej jeździsz, nie troszkę, tylko co do zasady, im więcej jeździsz, tym więcej płacisz. Natomiast tak czy inaczej na pewno będziemy za to płacili. A perspektywy rozbudowy sieci stacji to jest rynek wolny. W przypadku biogazów
Niedawno czytałem o tym, że niektóre szwedzkie miasta już właściwie zaczynają być samowystarczalne, natomiast tam jest sporo problemów, między innymi z surowcem, z różnymi rzeczami. Nie ma, tak jak powiedziałem, w żadnym programie rządowym nie ma projektu, czy nie ma dofinansowania na rozbudowę sieci stacji LNG, czy CNG, czy bio-LNG. Te stacje będą, jeżeli będą powstawały, a zakładam, że będą, to będą powstawały na czysto rynkowych prawach. I dziękuję. I w sumie myślę, że odpowiedziałeś, czy to jest to pytanie, już go szukam. Tak, odpowiedziałeś, Kubo, po części na kolejne pytanie, które przyszło do nas. Tak, oczywiście. To po prostu jest podatek. Tak, dokładnie tak. To pozwól, że opublikuję kolejne. Także przyszło do nas na adres mailowy. Czy brak półprzewodników wpłynie na wzrost cen pojazdów użytkowych, tak jak ma to miejsce, tak jak ma to wpływ na ceny aut osobowych? Przede wszystkim ten brak półprzewodników wpływa nawet nie tyle na cenę, bo oczywiście te ceny rosną, ale to nie tylko z powodu półprzewodników, ale oczywiście tak w podobnym stopniu, może nieco mniejszym, bo ciągle jeszcze samochody dostawcze czy samochody ciężarowe mają troszkę mniej tych bardzo, bardzo zaawansowanych układów elektronicznych, które bardziej, powiedziałbym, mają nam uprzyjemniać jazdę niż wpływać na takie walory użytkowe. Oczywiście to jest pewien skrót myślowy, no nie łapcie mnie Państwo za słowa, ale mam na myśli, mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. I skala jest nieco mniejsza, ale jeszcze raz powtórzę, wczoraj rozmawiałem z panią prezes, członkiem zarządu jednej z największych naszych fabryk i po prostu samochody stoją, no by użyć kolokwialnego znowuż słowa, po horyzont, bo brakuje jakichś drobnych cen. Czyli to nie jest tak, że samochody użytkowe, te lekkie czy ciężkie są jakąś wyspą. Nie, nie, będą dokładnie poddawane tym samym prawom rynkowym jak osobowe. Kolejne pytanie od pana Marka Krawczyka. Pan Marek zadał 3 pytania, wszystkie wyświetlimy. Czy ma pan wiedzę na temat tego, kiedy wejdzie w życie ostatnia nowelizacja ustawy o elektromobilności? Mam wiedzę, wydaje się, że bardzo szybko. Wczoraj odbyła się, albo dzisiaj, odbywa się prace w komisji, połączonych komisji, w efekcie czego zostanie skierowane na plenarne posiedzenie Sejmu. Jeżeli wszystko pójdzie bardzo szybko, to Sejm być może nawet na tym posiedzeniu przyjmie. Przynajmniej taki jest plan, a jeżeli nie, no to na następnym plus Senat, zakładając, że Senat, no bo znowuż nie chcę wdawać się w dywagacje polityczne, natomiast no najdłużej to w Senacie może być 30 dni, plus podpis prezydenta, czyli myślę, że naprawdę niedługo powinno to być. I kolejne pytanie od pana Marka. Myślę, że także po części na nie, Jakubie, odpowiedziałeś. Pan Marek zgadza się, że wodór to paliwo przyszłości, jeżeli chodzi o transport ciężarowy i autobusowy. No i pyta, kiedy powstaną w Polsce stacje tankowania wodoru. Jedna stacja przewoźna już jest, bo jak wiecie Państwo, mówiłem, to jest 56, o ile mnie pamięć nie myli, w tej chwili samochodów wodorowych zarejestrowanych w Polsce jeżdżących. Plany są takie, że w najbliższych latach powstanie kilka tych stacji. Docelowo, tak jak powiedziałem, do 30 roku ma być ich 30 kilka wedle strategii wodorowej rządowej, a oczekiwania są do 25 roku. A oczekiwania są większe, więc myślę, że ten temat przyspieszy. I co z dofinansowaniem samochodów dostawczych na gaz ziemny, czyli popularnych CNG? Czy mogę odpowiedzieć jednym słowem? Nic. Nic. Odpowiem za ciebie. Dziękuję. Dobrze odpowiedziałem? Nie, no to dwa zdania komentarza.
jak w prezentacji podkreślałem, w KPO nie ma w ogóle żadnego dofinansowania. W pozostałych programach dofinansowywane są samochody elektryczne, bateryjne i wodorowe, ale uwaga, limit 225 tysięcy jest limitem ceny, który w praktyce wyeliminował wszystkie samochody wodorowe dostępne na rynku. Czyli w praktyce możliwość dofinansowania dotyczy, w programie Mój Elektryk oczywiście, dotyczy samochodów elektrycznych, bateryjnych, osobowych i dostawczych. Kropka. Dziękuję. To pojawiło się jeszcze pytanie od pana Leszka Piórkowskiego. Za chwilę je wyświetlę, ale chciałem tylko, skoro wspomniałeś o programie Mój Elektryk, wiemy jakby z rozmów z naszymi czytelnikami, z osobami, które zarządzają, że jest to program bardzo mocno niedoskonały, a główna jego niedoskonałość polega na tym, że w przypadku, kiedy chcemy sfinansować, a tak się przecież dzieje bardzo często, jeżeli chodzi o firmy, samochód leasingiem, bądź wziąć go w wynajmie, niektóre procedury, jak powiedzieli nam przedstawiciele chociażby Związku Polskiego Leasingu, są z czasów z ery kamienia łupanego. Jeszcze chodzi o jakieś weksle, chodzi o żerantów, o zabezpieczenia. Czy wiesz może, Jakubie, czy jakby program Mój Elektryk, jeżeli chodzi o tą część skierowaną do klientów instytucjonalnych i o tą część dotyczącą samochodów użytkowych, jest już na takim etapie, że jest on zakończony i znamy jego finalną wersję, czy wciąż jest coś procedowane w tym programie? Jeżeli chodzi o procedury, no to w tej chwili myślę, że jeszcze tworzą się te procedury na poziomie tym bankowo-leasingowym, bo tak jak powiedziałem, mniej więcej miesiąc temu, może nawet niecały miesiąc temu, została podpisana między BGŻ-em a NFOŚ-iem umowa dotycząca finansowania, bo pomysł jest taki, ja wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z panem prezesem Lorkowskim, muszę powiedzieć, że były to bardzo takie dobre i merytoryczne rozmowy i pan prezes, czyli wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za ten obszar, wielokrotnie podkreślał, że NFOŚ chce uwzględnić wszystkie możliwe uwagi, które zgłaszała branża motoryzacyjna, które zgłaszały leasingowcy, dealerzy itd., itd., itd. W tej całej procedurze i chce, żeby te procedury były jak najprostsze i jak najprzyjaźniejsze. Z mojego doświadczenia wynika, że nasze uwagi, oczywiście nie wszystkie, ale były uwzględniane, więc ja myślę, że, znaczy mówiąc zupełnie uczciwie, widzę dużą otwartość w NFOŚ-u na dyskusję i takie podejście w porównaniu z poprzednimi programami, no znacznie, znacznie lepsze, więc mam nadzieję, że te problemy, które są, uda się rozwiązać, bo pan prezes wielokrotnie deklarował, że są otwarci na nasze uwagi, na ewentualne zmiany. Pamiętajmy, znaczy oczywiście nie jestem rzecznikiem NFOŚ-u, ale pamiętajmy, że tutaj jednak wydawane są pieniądze publiczne, w związku z czym te procedury nam, ludziom biznesu, wydające się czasami, no delikatnie mówiąc, mało przyjazne, są spowodowane pewnymi przepisami, na które akurat na przykład NFOŚ tutaj nie ma wielkiego wpływu. Więc ja oczywiście też chciałbym, żeby to było jasne, proste i czytelne, natomiast no, urząd musi też zadbać, też troszkę powinniśmy to zrozumieć, musi zadbać o przejrzystość i transparentność procedur i wydawania tych pieniędzy. To jest też bardzo ważne. Natomiast tak co do zasady uważam, że należy wszystkie takie pomysły na, my tak robimy przynajmniej, na usprawnienie tej całej procedury zgłaszać i mam nadzieję, że ona będzie coraz prostsza. Pojawiło się w międzyczasie jeszcze pytanie od pana Leszka Piórkowskiego. Mówimy o wodorze, a czy wiadomo, jaki jest ślad węglowy przy produkcji wodoru?
bo według pana Leszka jest on bardzo duży, a według pana Jakuba, panie Jakubie? No trwa dyskusja, bo pamiętajmy, że to po pierwsze zależy od tego, w jaki sposób ten wodór jest wytwarzany. To jest pierwsza rzecz. I do wytworzenia potrzeba dużo energii. Natomiast biorąc pod uwagę, ja wiem, że jest dyskusja. Myślę, że ta dyskusja będzie trwała, bo w tej chwili troszeczkę sądzę, to jest tak, że ta dyskusja i te argumenty i te wybiórcze dane podawane są, no bo w tej chwili mamy takie trzy grupy, jeżeli można powiedzieć. Miłośników pojazdów z silnikami o zapłonie wewnętrznym, czyli diesel, benzyna. I biorąc pod uwagę nowoczesne technologie i tak dalej, nawet wydłubywanie tej ropy z ziemi, to jest absolutnie najprzyjaźniejsze. Druga grupa to są ci, którzy mówią, że nie, tylko bateryjne samochody, bo ten prąd tam nic to, że jest z węgla, ale w sumie i tak jest lepiej. No i trzecia grupa, która mówi, że wodór. Ja myślę, proszę Państwa, że powinniśmy do tego podchodzić bardzo w sposób taki bardzo zrównoważony, to po pierwsze, słuchać naukowców i powinniśmy, myślę, doprowadzić do tego, i taka moim zdaniem będzie przyszłość, być może się mylę, nie wiem, życie zweryfikuje, ale ja myślę, że jeszcze przez wiele lat będą współgrały te różne obszary, to po pierwsze. Po drugie, życie idzie do przodu, jeszcze coś, co wydawało się 30 lat temu absolutnie nieosiągalne, czyli bateria, która pozwoli przejechać samochodowi 400 km. Nie chcę dyskutować, w jakich warunkach, bo to nie o to chodzi, ale coś takiego było absolutnie nieosiągalne. Myślę, że technologia idzie naprzód, skoro Japonia, Australia, Kanada i jeszcze parę innych krajów w tej chwili uznały, że wodór jest paliwem przyszłości, no to rozumiem, że w pewnych obszarach uznali, że ten wodór jest najprzyjaźniejszy. Ale to jest dyskusja przede wszystkim, jak traktujemy samochód, czy od momentu, kiedy stanie, do momentu, kiedy jest złomowany, czy weźmiemy pod uwagę cały proces produkcji samochodu z wydobywaniem, czy zdobywaniem, mówiąc bardzo szeroko, części i podzespołów na to. Znaczy wydobywaniem metali, a potem tworzeniem, czy też bierzemy pod uwagę cały obrazek, czyli wytworzenie bądź wydobycie ropy naftowej, gazu, wyprodukowanie wodoru i cały ciąg dalszy. Myślę, że to będzie nas zajmowało jeszcze przez najbliższe lata. Bardzo serdecznie, Jakubie, dziękuję. Szanowni Państwo, Wam także dziękuję za poświęcony czas. Widzą Państwo taką zieloną belkę z czerwonym przyciskiem. Jeżeli zechcą Państwo ten przycisk kliknąć, przeniesie on Was na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie szczegółowy harmonogram naszego jesiennego spotkania Fleet Market Week Online. To już od wtorku 23 listopada. I korzystając z okazji, chciałem zapowiedzieć, tam z Jakubem spotkamy się dwukrotnie. Pierwszy raz 25 listopada, to jest czwartek o godzinie 10, kiedy Jakub opowie o organach i procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej i o zmianach prawnych oraz wyzwaniach, jakie czekają branżę. I dzień później, w piątek o godzinie 11.30, Jakub będzie jednym z uczestników debaty poświęconej zawirowaniom na rynku, jeżeli chodzi o podaż i popyt samochodów i kształtującej się wartości rezydualnej. Także wezmą udział przedstawiciele zarówno firm CFM, jak i producentów, przedstawiciele firm szacujących wartość rezydualną, także też bardzo serdecznie zapraszam, ale pełną agendę naszego spotkania Fleet Market Week online znajdziecie Państwo na naszej stronie. Jakubie, bardzo serdecznie raz jeszcze Ci dziękuję. Państwu dziękuję
także za uczestnictwo. Chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze przez chwilę nie będziemy zamykać spotkania. Gdyby chcieli Państwo, ponieważ widziałem, że na czacie trwa ożywiona dyskusja, gdyby chcieli Państwo wymienić się jeszcze jakimiś uwagami, także przez jakieś kilka minut jeszcze czat będzie do Państwa dyspozycji. A my, Jakubie, ufam, że widzimy się już za niecały miesiąc i wtedy powiesz, że problem półprzewodników się troszeczkę rozwiązał, tak? Chciałbym bardzo. Tego 25 troszeczkę opowiem Państwu, czy bardziej przypomnę, bo już kiedyś o tym mówiłem, ale bardziej przypomnę o tym, jaki jest proces legislacyjny w Unii Europejskiej, plus te wszystkie nieszczęścia, które mamy. Natomiast tu jeszcze jeden komentarz, brzmi on mniej więcej tak, naukowiec napisze to, za co mu zapłacą. Dlatego powiedziałem, że powinniśmy wsłuchiwać się w ten dyskurs, słuchać bardzo różnych osób, bardzo różnych naukowców, no i gdzieś wyciągnąć tę wiedzę taką, która będzie wydawała się być bardzo obiektywną. Natomiast myślę, że intuicyjne traktowanie tego czy innego napędu to jest zupełnie błędne, więc jednak powinniśmy zdobywać tę wiedzę i tę opinię w różnych miejscach. Dziękuję Państwu bardzo pięknie. Mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć, że faktycznie, że chociaż troszkę problem półprzewodników się rozwiązał i jak wejdziecie Państwo do jakiegoś salonu, w którym jest miejsce na 20 czy 30 pojazdów, to nie zobaczycie Państwo jednego samochodu stojącego, tylko chociaż 3 albo 5. Życzę tego Państwu, życzę tego sobie, życzę tego Wam, Tomku, i dziękuję bardzo za gościnę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie dziękujemy i Szanowni Państwo, bezpiecznego, długiego weekendu. To najważniejsze.